Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na unboxing gry Tiny Tina Wonderland i to jest edycja Treasure Trove, czyli skrzynia. Widzicie naprawdę bardzo dużych rozmiarów, także to jest edycja jakby na PS4, na PS5, na Xboxa też było podobnie. Także najpierw zaczniemy sobie od płyty. To jest standardowe wydanie, po prostu to jest taka kolekcjonerka, że ta płyta jest jakby tutaj dodatkowo, ona nie była w pudełku razem. Tak, zobaczymy, czy tu nie ma jakiegoś kodu. Nie, nic nie ma, jest po prostu sama gra w wersji na PS4. To kupiłem z sieci Game też na Black Friday i była dobra oferta, bo też za to wydanie 37 funtów. Także w edycji na PS5 niestety były szybko wyprzedane bardzo, też w tej samej cenie. No ale tutaj jest, z tego co czytałem, jest free upgrade do PS5, także niewiele się traci, bo tylko po prostu wizualnie, no że to jest edycja PS4, a tak naprawdę wersja jest na PS5 też do ściągnięcia od razu, jak się instaluje. Także to jest standardowe wydanie tej gry. Jeżeli lubicie świat Borderlands i tak dalej, no na pewno to kojarzycie z dodatków i tą postać Tiny Gearbox 2K wydanie, tak? To sobie odłożymy. No i tu jest ta właśnie element, jak widzicie, duże pudełko. To mi się nawet nie mieści w kadrze. Także po otwarciu jakby kolejne rzeczy będę pokazywał. To jest tak zrobione, że po otwarciu jest coś takiego. Tu sobie zobaczycie. Także zapakowane jest konkretnie. No i może od tego największego elementu sobie zaczniemy. Tak, osobno zapakowany jednorożec pluszowy. Także konkret, można powiedzieć. Sami widzicie, jakie to jest duże. Po otwarciu z takiego kartonu, który tam tutaj zabezpiecza. Aha, i oczywiście jest przypięty jakimś. A ja tu chyba nie mam nożyczek przy sobie. No tak, to żeby go tu nie psuć, to tylko tak go zaprezentuję, bo on tu jest poprzypinany, jak widzicie. Tu jest metka. Czyli normalny taki pluszak, tak? Jak widzicie, no jednorożec jako maskotka, a tak naprawdę od z tego świata Tiny Tina. Całkiem dużych rozmiarów widzicie jako taki tutaj. No coś innego, tak? Bo to w kolekcjonerkach jest dosyć rzecz, można powiedzieć, niespotykana, tak? Także to jest ten jakby jeden z głównych elementów. Kolejną rzeczą są przypinki. Bardzo fajne, zresztą widać jakoś już. Przypinki zawsze w cenie. Ja tu mam, o, tu z bliska. Także fajne. Ciężkie, normalnie metalowe, fajnie pomalowane trzy przypinki. Ja tu mam taką tutaj w pokoju, gdzie nagrywam podcast, czy tutaj właśnie te wszystkie moje gadżety są z gier, to mam właśnie taką tablicę jakby korkową zrobioną do tego. Kolejną rzeczą jest mapa. I to mapa jest na takim materiale. Nie jest to papier, tylko normalnie taki materiałowa rzecz. Bardzo też fajnie wykonana, jak widzicie. Taka bardziej w pionie, tak? Taka normalna, taka jakby serweta. Także też fajnie to na pewno gdzieś na ścianie, czy gdzieś może ułożyć, ale dobrej jakości, fajnie to wygląda. To sobie ją złożymy tutaj na razie, żeby się to zmieściło. Tak, jak to szło? Tą stronę bardziej chyba. Żeby nam się to zmieściło tutaj w kadrze, czyli kolejnym elementem jest mapa, przypinki. Kolejną rzeczą, nie, to jest zwykły jakiś taki karton, żeby tam się nic nie urwało. Karty. Chyba karty, tak? Zaraz zobaczymy. Właśnie tu się trochę nie przygotowałem, bo nie wziąłem nożyczek ani żadnego noża.
Też naprawdę dobrej jakości pudełko, fajnie wykonane, to jest takie otwierane chyba z boku, z góry. Nie, tak jak na magnes, tak? Widzicie, o. Tak, i to są naprawdę bardzo dobrej jakości to jest wszystko, tak szczerze. Może tego być nie widać na wideo, ale karty w bardzo fajnym pudełku. I to jest, jak widzicie, już tu Claptrap The Fool podpisane, czyli tak, głupiec. Jak widzicie, no ta talia kart też, no tutaj złote, jakby takie te ranty tych kart, bardzo fajnie jakościowo, naprawdę duże te karty, takie na dobrym papierze, sztywne, także dla samych artów nawet, jak widzicie, jeżeli ktoś lubi Borderlandsy, ten klimat, tu wszystko jest podpisane i tak dalej. No chyba można tymi kartami grać, no bo tu są jakieś, widzimy, dwójka, jakby piątka, wszystko jest tak zrobione. Jakby tam to ogarnąć, to pewnie da się nimi grać, tak? Tutaj mamy jakby szóstkę. No by trzeba było to zobaczyć, rozkminić i tak dalej. Fajne podpisy. Naprawdę, w tym pudełku duża, duża, fajna talia kart. Takimi złotymi jakby jeszcze tutaj rantami. To też gdzieś nie pogubimy, nie rozsypie nam się, to naprawdę fajna, fajna rzecz, jakościowo dobrze zrobione. Kolejną rzeczą jest jakaś tam karteczka z jakimiś rzeczami takimi informacyjnymi. Kolejny karton usztywniający. I tu jest takie coś, czyli duży jakiś taki album, też zapakowany. Momencie, bo ja muszę, tak mówiłem, nie wziąłem nic ostrego, także otworzyć to z folii. I to jest w takim formacie A4, cienkie, ale dużych rozmiarów. I po otwarciu, może sobie te karty zamkniemy na razie, i po otwarciu mamy taką jakby opowieść, komiks, nie, to są jakieś taka, to jest jak taki poradnik do sesji RPG, tak, czyli wiecie, o co chodzi, jak jest mistrz gry, no bo wiadomo, ten Tina Wonderland to jest takie coś, że po prostu tak jakbyśmy brali udział w sesji RPG, czyli tu jest cały opis i tak dalej, pewnie no trzeba się w to zagłębić, ale to, no, to jest taki, nie za dużo tutaj mamy. Strony są co prawda numerowane i tak dalej. Tu jest 28 stron. Takie coś w formie niby artbooka, niby takiej książki Bunkers Badasses. Tak, no, trzeba zagrać w grę po prostu, żeby wiedzieć, o co chodzi, bo jak na razie jak się nie grało, no to takie zgadywanie to ciężko powiedzieć. Tak, oczywiście żeśmy grali w Borderlandsy i tak dalej we wszystkie części. Ja co prawda jeszcze muszę skończyć trójkę, bo mam zaczętą, a nie skończoną. Ale za Tiny Tina też trzeba się wziąć. No i kolejną rzeczą jest też taka książka dużych rozmiarów. Once Upon a Butter Bat Stallion Castle. Tu jest też jakiś opis i tak dalej. I to już jest ostatnia rzecz, jakby tutaj widzimy tęczowa taka, ten rant. To sobie zdejmiemy folię. I to jest już ostatnia rzecz z tej edycji kolekcjonerskiej. Też fajna, fajna faktura, fajnie wykonane. Naprawdę to wszystko jest bardzo dobrej jakości tutaj w tej edycji. I tu po otwarciu mamy coś takiego. No i to jest do zbudowania kartonowy model. Kartonowy model zamku, tak? Tu jest pokazane, jak to zrobić. Cała instrukcja. No i tu normalnie mamy ten zamek, tak? Czyli taki do wyrwania, bo to już jest ponacinane, ponumerowane wszystko. No może mogłem to wcześniej zrobić, ale to też, no pewnie to zajęłoby czasu i to już by nie było takie otwarcie na żywo tylko. Ale widzimy, mamy tam instrukcję,
mamy zamek do złożenia kartonowy, tak jak się kiedyś robiło, wszystko jest ponumerowane, czyli to ma związek z grą, oczywiście ten zamek, tak, wszystkie tutaj ściany, wieże i tak dalej, czyli no tęcza jeszcze jest, tak. No na pewno po złożeniu może to ciekawie wyglądać, fajna zabawa. Takie rzeczy w kolekcjonerskich edycjach gier ogólnie raczej mało spotykana, tak? Także tak to wygląda i pewnie po złożeniu to mniej więcej jest coś takiego jak tutaj na tym arcie, bo widzimy tą tęczę i tak dalej, czyli kartonowy model zamku gdzieś do złożenia i może to się naprawdę fajnie prezentować, tak? Także jak widzicie, no mówię, edycja kolekcjonerska konkretna, można powiedzieć, bo i tutaj ten poradnik do sesji RPG, sama gra oczywiście, tutaj w edycji co prawda na PS4, przypinki, karty, bardzo ładnie wydane, mapa na materiale, tak? I do tego oczywiście jeszcze pluszowy jednorożec, naprawdę dużych rozmiarów, też dobrze wykonany. Czyli jak sami widzicie, naprawdę cena bardzo atrakcyjna, no 37 funtów za takie wydanie, tam w przeliczeniu to jest jakieś 170 zł pewnie na złotówki. To sami widzicie, że naprawdę to było warto, tak? Szczególnie się w grę nie grało. Gra jest na różnych promocjach sama, gdzieś tam już można ją wyrwać naprawdę też za jakieś tam dobre pieniądze, ale mówię, no w tej edycji tutaj na Black Friday bardzo dobre, fajne wydanie. Także to by było na tyle, jeżeli tam pogramy, przejdziemy Tiny Tiny Wonderland, to wtedy w kolejnym odcinku, z którymś z kolejnych odcinków Padloga na pewno ten tytuł omówimy. To by było na tyle, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.